Nie żart. Przed nami trener Czarnych Radom, Robert Prygiel, kiedyś świetny zawodnik, ataker, teraz zupełnie nowa rola. Robert, zacznę z innej strony. Duża sensacja na Mistrzostwach Europy, Rosjanie w tace od Niemców 3-0. Jak to skomentujesz? No właśnie, muszę powiedzieć Nilkowi, bo nie wiem, czy już zna wynik, może się ucieszy. No, wielka niespodzianka na pewno. Ja myślę, że już będzie w naszej, znaczy, że drugi mecz dzisiejszy już będzie bez niespodzianek, czyli Polska-Turcja. Francuzi wygrali ze Słowakami 3-0. Dla ciebie to duże zaskoczenie, czy stawiałeś na to, że nasi południowi sąsiedzi trochę lepiej zaprezentują się w meczu otwarcia? Kadziu, ja ostatnio się już interesuję siatkówką i coraz mniej mam wiedzy, ale tak na poważnie to dużo osób twierdziło, że Francuzi będą czarnym koniem mistrzostw. Więc myślę, że to nie jest niespodzianka, nie oglądałem meczu, więc bo też wynik 3-0 wcale nie musi mówić o, czy spotkanie nie było zacięte, ale myślę, że przed mistrzostwami mało kto liczył na to, że z grupy nie wyjdzie Francja i Polska. Słuchaj, pytam o to wszystkich. Chcesz coś powiedzieć jeszcze? Tak, że Niemiec pokonał Ruski. A teraz tak na poważnie, sam jesteś trenerem, brakowałoby ci Ignaczaka i Bartmana w tej reprezentacji, która będzie na mistrzostwach reprezentowała nasz kraj? Igła. Wiem. Szczerze mówiąc, to ja nie siedzę w kadrze, więc... Okej, ale wiem, jak tak patrzysz ja na to z boku... Chcę oceniać pozycję atakującego, bo na tym trochę się znam. I wydaje mi się, że dobra decyzja trenera. Miałem możliwość grania ze Zbyszkiem w jednej drużynie i nie wiem, czy się zmienił, czy nie, ale myślę, że trener zrobił dobrze dla atmosfery, dla reprezentacji. A Igła? No i do Igły to ja mam słabość, bo to jest bardzo dobry zawodnik i ja nie wiem, jak Igła się prezentował. Ja widzę, że Zatorski prezentuje się bardzo dobrze, a Igła no to całe życie był sercem reprezentacji. Na pewno go będzie mi brakować na boisku, bo to jest człowiek, który już się wbił w reprezentację na stałe. No, teraz go nie będzie. No zobaczymy, czy to będzie dobra decyzja. Poszwędałeś się parę lat po wschodzie, po różnych klubach w Polsce. Trafiłeś w końcu do siebie, do Radomia. To tak historia zatoczyła koło. Marzyłeś kiedyś o graniu w czarnych, teraz jesteś pierwszym trenerem. Na co was będzie stać w tym roku? Nie wiem, Kadziu, tak naprawdę to my dopiero zagraliśmy drugi mecz. Wcześniej graliśmy z Częstochową, dzisiaj z Rzeszowem. My dwa lata temu jeszcze byliśmy w drugiej lidze, rok temu w pierwszej lidze. Jako Beniaminek awansowaliśmy, gdzie my się tego nie spodziewaliśmy w ogóle, że wygramy pierwszą ligę. I tak naprawdę nie mamy jeszcze realnej oceny możliwości naszej i drużyn plus ligowych, więc cel mamy taki, żeby po prostu zadowolić tą naszą publiczność i w każdym meczu dawać siebie maksa. Na pewno do czołówki nam brakuje bardzo dużo, a myślę, że jest tam 3-4 drużyny, z którymi będziemy walczyć. Może uda nam się sprawić u siebie na sali jakąś niespodziankę. Czas pokaże. Mira 30, dropa din, kwartira soroka din. Pamiętasz? Pierwszy etaż. No dobra, niech tak będzie. Dzięki bardzo za to, że znalazłeś na nasz czas. Dzięki.